Właśnie ten nawłociowy. Krata się wydaje czysta, prawda? Nadająca się do zamontowania. Ostatnie podmuchy orzechów. Trochę słabo już dym, nie doukładałem, ale spróbujmy zamontować kratę. Okej, krata zamontowana. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. No i co? Połóżmy teraz górny korpus. Trochę tam ciężkawo jest, powiem ci, Elvis. Zobaczmy zaraz. Trochę tam zostało pszczoły. Zdemontujemy teraz pół korpus. Zobaczymy, co tam się dzieje. Chyba też było ciasteczko, jak się nie mylę, dawałem im, a się przekonamy na spokojnie. Ok, położę to tutaj. Ok, żeby ich nie poniszczyć, delikatnie. Ok, jest delikatnie. No i co, trochę tu pokitowany, nie? Czyli robimy ten sam układ, ten sam deal, ale już będziemy bardziej umiejętni i to, co zbierzemy, od razu będziemy wrzucać do koszyczka. Chyba tak jest, nikogo teraz serce nie boli. Mówię do tych, co zbierają ten typ materiału. O, proszę bardzo. Wszystko jest wrzucone do środka. To, czyli tutaj jednak nie dawałem im ciasteczka. Czyli tutaj rodzina była na tyle mocna, że nie potrzebowała, prawdę mówiąc, ciasteczka. Więc tutaj jestem szczęśliwy. Ale to zaraz wszystko życie zweryfikuje. Dobra, zobaczmy, jaka jest sytuacja tutaj w górnej części naszego korpusu. Ok, pustostan całkowity. Tutaj trochę podlane środkiem. Wkładamy tą rameczkę. Bierzmy na stół kolejną. Też środkiem kapkę dolane. Kolejna rameczka. No, come on. No, tutaj też troszkę więcej nalanego. Znacznie więcej nalanego. No i tu też znacznie więcej nalanego. No to tutaj coś mi tu przyniosły, Elvis. Tutaj jednak jest coś zauważalnego. Ok, trzy ramki przeglądnięte. Zobaczmy za tą kolejną rameczkę.
Wychodzisz, kiciu. Wychodź. Tutaj jak wygląda? Tu jest pusto. A tu? Tutaj zalane. Tutaj zalane. Także tutaj, tutaj coś ich będzie. Dobra. Środkowa ramka, czyli piąta w kolejności. Zobaczmy, co się dzieje na ramce number 5. Mamy to czy nie mamy to? No tutaj jest ciężka ramka, powiem wam. Jest ciężka. Czy widzicie to? Pięknie zalana rameczka. Tutaj jest miodzio. Druga strona. No tu też jest miodzio. Elegancio. Zatem wkładamy tą rameczkę z powrotem. Niech pszczółki nie przeżywają. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest dobrze. Brzyczku, uciekaj. Piąta ramka sprawdzona. Na piątej ramce jest bogata sytuacja. No, come on. Dobra. Tutaj jest lekko. Nie jest lekko. Tutaj też jest zalane. Zobaczcie. Też się ładnie szklinie. Jest miodzio? Jest. Druga strona również. No i gdzieś tam komórki zamykają z miodem, nie? Czyli tak jak zamykają, to znaczy, że jest miodek w górnej części już gotowy. Ale oczywiście my liczymy na pełne ramki. Czyli we wieży. Wieża daje nam bezpieczeństwo. Wieża nam daje bezpieczeństwo. Zobaczcie, ta ramka również jest cholernie ciężka. Jest tutaj cała zalana. Druga strona. Elvis, patrz. To wszystko zalane. Cholerka. Jakby tak było, to nie wiem, co będzie w półkorpusie, powiem wam. Czy półkorpus będzie pusty? To się okaże. Jak nie, to zdemontuję im ten półkorpus, ten od góry, i postawię go na jakimś tam innym ulu ewentualnie. Może na tym ulu miodnym. Zamiast dużego, całego korpusa, to postawię im półkorpus. Zobaczymy. Nie wyprzedzajmy faktów do przodu. Okej, tu jest lżejsza ramka, stąd mogę ją wziąć do łapsi, ale też jest ładnie miodek podlany. No i tu też miodzio. Fajniście. Fajniście. Okej. Zobaczmy przed ostatnią ramkę, jaka tam panuje sytuacja, występuje.